Halo? Maciek, gdzie ty k***wa jesteś? Zimowe wędrówki w Tatrach to zupełnie inna bajka. Dzień jest krótszy, a szlaki przykryte śniegiem. Trzeba więcej czasu poświęcić na zaplanowanie wycieczki. Jednak to właśnie zimowe wyprawy mają moim zdaniem najwięcej uroku. Można na własnej skórze poczuć ten prawdziwy wysokogórski klimat. Dokładnie 2 lata temu wziąłem udział w 2-dniowym kursie zimowej turystyki wysokogórskiej, który dał mi podstawy do bezpiecznego poruszania się w Tatrach zimą. Zwieńczeniem kursu było wejście na Kościelec w dość trudnych zimowych warunkach. Na początku nowego roku postanowiłem wrócić na ten szczyt. Nazywam się Maciej Spitzberg i opowiem Wam dzisiaj, jak wyglądało moje ostatnie zimowe wejście na Kościelec i na co warto zwrócić uwagę podczas planowania zimowej wycieczki w Tatry. Warunki pogodowe to pierwsza rzecz, którą sprawdzam. Najczęściej korzystam ze strony Mountain Forecast, która jeszcze mnie nigdy nie zawiodła. Prognoza jest dosyć dokładna, ale warto ją monitorować aż do ostatniego dnia przed zaplanowaną wycieczką. Tatry słyną ze zmiennej pogody. W zimie dodatkowo należy zapoznać się z komunikatem lawinowym. Robię to zawsze, nawet gdy wybieram się w doliny. Po sprawdzeniu warunków pogodowych i lawinowych przyszedł czas na spakowanie plecaka, do którego zimą obowiązkowo wrzucam raki koszykowe, czekan, kask, kijki, które w zimie bardzo się przydają, ciepłe rękawice, ogrzewacze, bo szybko marzną mi dłonie, czołówkę, bardzo lekką i ciepłą kurtkę z Trimalow, termos z gorącą herbatą, do której lubię dodać imbir i miód. Z rzeczy, które zawsze znajdują się w moim plecaku, mogę zaliczyć apteczkę, zapasowe baterie do czołówki i mapę. Jeśli planujemy wybrać się w rejony zagrożone lawinami, do naszego ekwipunku powinno dołączyć tzw. lawinowe ABC. Niestety sam sprzęt lawinowy nic nam nie da, jeśli nie wiemy, jak się nim posługiwać. Co roku w Tatrach organizowane są bezpłatne szkolenia i warsztaty, dzięki którym możecie nabyć takie umiejętności. Polecam wybrać się na takie szkolenie. Kwestia ubioru to rzecz indywidualna, ale są pewne zasady, którymi warto kierować się przy doborze warstw. Z mojej strony mogę powiedzieć Wam tyle, że ubieram się tak, aby po wejściu na szlak było mi zimno. Na podejściu termika mojego ciała i tak zrobi swoje, a ja nie chcę być przepocony na początku wycieczki. Jeśli chodzi o kurtki, to jestem ciekawy, jakie są Wasze preferencje. Wolicie Puch czy Primaloft? Myślicie, że warto zainwestować w Gore-Tex, czy może lepiej kupić tanią membranę? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec nie można zapomnieć o naładowanym telefonie, na którym obowiązkowo mam aplikację Ratunek, dzięki której w sytuacji krytycznej mogę w prosty sposób wezwać pomoc. Tak przygotowany zabieram plecak i idę do auta. Przede mną kilka godzin drogi za kółkiem. Przynajmniej w teorii, bo tego dnia był zupełnie inaczej. Tego dnia w Tatry teleportowałem się o godzinie 7:05. Cześć. Pierwsze zimowe wyjście w Tatry w 2020 roku. Jestem tutaj z Kamilem. Cześć. Kamil zaczyna swoją przygodę z vlogowaniem w Tatrach. Zobaczymy, co z tego będzie. Ciężko być youtuberem. Idziemy dzisiaj na Kościelec. Po obejrzeniu wschodu słońca sprawnym krokiem zaczęliśmy zejście do Morowańca, gdzie planowaliśmy zjeść małe śniadanie. To miejsce mi się chyba nigdy nie znudzi. Za każdym razem, jak tu wchodzę, to jest efekt wow, ale gąsienicowa. Latem, zimą, jesienią zawsze wygląda pięknie. Zimowe warunki jak na styczeń nie były wymagające. Mała ilość śniegu spowodowała, że czuliśmy się bardziej jak na pograniczu jesieni lub wiosny. Idealne warunki do wędrówek w Tatrach. Lawinowa jedynka, pięknie świeci słońce. Przy stacji kolejki krzesełkowej odbiliśmy w lewo i zaczęliśmy podejście na karp, z którego prowadzi szlak na Kościelec. W trakcie całej wycieczki kilka razy skorzystaliśmy z apki Mapy CZ, która ułatwia nawigację po tatrzańskich szlakach, nawet przy braku dostępu do internetu. Około godziny 11:30 docieramy do głównego punktu wypadowego na Kościelec. Dotarliśmy na karp, mamy dobry czas, trochę to jest chłodniej, wiaderek wieje, trzeba by się troszkę cieplej ubrać, ale warunki nadal są zarąbiste. Zakładamy raki, czekan, dłoń i na Kościelec do góry. Paski nie powinny wystawać.
Podejście na Kosielec jest bardzo przyjemne i nie należy do najtrudniejszych. Brak tutaj sztucznych ułatwień w postaci łańcuchów. Tego dnia spod śniegu wystawało sporo kamieni, a na końcówce, gdzie jest kilka fajnych lów, pojawiły się oblodzenia, więc trzeba było zachować większą ostrożność. Góra ta jest popularnym miejscem kursowym, gdzie uczy się m.in. poruszania się na asekuracji lotnej. Stąd można często w zimie spotkać grupy w towarzystwie przewodników. Na szczyt docieramy po około 45 minutach. Nie ma tam za wiele miejsca, ale widoki jak zawsze w Tatrach są przepiękne. Jest sporo lodów. To już mamy czekany, to jest czekana tutaj. Trzeba się pazurami topić. A to jeszcze nie koniec. Ci jeszcze kozie wiek. No idziemy na Orlop Base wtedy. No. Nie, skończymy to, przejdziemy to granie Kościelcu w dół teraz. Opuszczamy właśnie piękną Dolinę Gąsienicową. Pierwsza wyprawa zimowa w Tatry w nowym roku, w roku 2020, jak najbardziej udana. Następnym razem podejmujemy wyzwanie, w którym zdobędziemy Kościelec, Świnice i Kasprowy w jednym dniu, ale to musimy wtedy spać w okolicy. Trzeba być naprawdę wypoczętym, bo taka jazda autem i później po prostu z auta na szlak tutaj w zimie, to niestety to jest jeszcze cięższe niż latem, mam wrażenie. No więc wracamy na to. Zimowe chodzenie po Tatrach to obszerny temat, a ten film jest tylko jego muśnięciem. Więcej przydatnych materiałów znajdziecie w opisie tego filmu. Chciałbym Was zachęcić do wzięcia udziału w kursie zimowej turystyki wysokogórskiej i kursie lawinowym, dzięki którym zdobędziecie nowe umiejętności i lepiej będziecie mogli ocenić ryzyko związane z zimowymi wypadami w Tatry. Jeśli macie jakieś ciekawe zimowe doświadczenia w Tatrach, napiszcie w komentarzach. Myślę, że warto się nimi dzielić, a ja sam chętnie poczytam. Na koniec chciałbym podziękować Kamilowi za pomoc przy kończeniu tego materiału. Chciałbym także wspomnieć o bohaterze drugiego planu, który co prawda nie chodzi ze mną po Tatrach, ale zawsze pomaga mi się pakować. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie, a nowych widzów, jak zawsze, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. No, teraz możesz zjeść już. Tylko tak mogę kręcić z nim filmy. Inaczej nie współpracuję.